22 listopada, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Czy oczekiwania młodych osób wchodzących na rynek pracy pokrywają się z wymaganiami stawianymi ze strony pracodawców? Wiele osób zapewne odpowie na to pytanie negatywnie. Z czego to wynika i co mogą zrobić młodzi ludzie, aby spełnić oczekiwania rynku pracy? Więcej w materiale wideo. Młodzi z pokolenia Z mają jasno określone cele. Wybierając swój zawód przyszłości, chcą łączyć przyjemne z pożytecznym. Dlatego też Wiktoria wybrała fryzjerstwo. Wybrałam ten kierunek, ponieważ bardzo lubię się bawić włosami. I tak od małego jakoś się bawiłam włosami mamy i w ogóle. I stwierdziłam, że pójdę na fryzjerkę. Mogę się jakoś w tym rozwinąć. Tak na początku będę zarabiał u kogoś, jak mi się dobrze powiedzie, to mogę potem założyć swój własny salon i mogę się jakoś rozwinąć. O nowych rozwiązaniach rynku pracy w kontekście zachodzących zmian rynkowych w ramach projektu Pokolenie Z dyskutowano w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. Jest to nowa perspektywa, nowe spojrzenie na świat. Trochę różni się od tego pokolenia naszego, na przykład mojego, ponieważ dla nas praca była priorytetem. A tutaj praca jest takim dodatkiem niejednokrotnie. Natomiast też jest duży plus, ponieważ mają inne spojrzenie na świat. Dobre jest to, że młodzież w tej chwili patrzy też na to, żeby się rozwijać, żeby się kształcić. Trochę zapominają czasami o tym, że kształcenie jest bardzo ważne, ale ważne jest też, żeby zdobywać w międzyczasie doświadczenie. Bo jak gdyby jedno z drugim daje możliwość negocjowania później pewnych warunków, pewnych zasad, chociażby z pracodawcami. Tutaj na tym spotkaniu spotkaliśmy się z taką młodzieżą, gdzie też można było zauważyć, że są osoby, które są świadome tego, czego chcą, niektóre przynajmniej. Kiedy wiedzą, jakie mają plany przyszłościowe, że chcą się dalej kształcić i że to jest dla nich perspektywa. Rynek pracy jest elastyczny i na to trzeba zwracać uwagę. Na to, co się zmienia, jakie są zmiany na rynku pracy i do tego się dostosowywać. Młodzież ma teraz to do siebie, że potrafi wyszukać informacje, potrafi je wykorzystać i to jest bardzo ważne, czego poprzednie pokolenia nie miały. Młodzi ludzie są bardziej przebojowi, bardziej pewni siebie i to na pewno jest ich wielki atut, kiedy startują na rynku pracy. Natomiast różnie to bywa, jeżeli chodzi o takie trzeźwe spojrzenie na przełożenie, doświadczenia, kwalifikacji i wynagrodzenia właśnie. Trudno im czasami zrozumieć, że czasami trzeba zacząć od tej najniższej krajowej chociażby, żeby móc później zdobyć właśnie jakieś kwalifikacje, żeby móc później negocjować dalsze warunki pracy, żeby móc później wybierać wśród pracodawców. Różnica oczekiwań osób młodych wchodzących na rynek pracy, pokolenie Z, a wymagania stawiane ze strony pracodawców wobec potencjalnych kandydatów do pracy to spory problem. To spotkanie, to dzisiejsze spotkanie miało troszeczkę uświadomić, tak, jak my, pracodawcy, czy jak pracodawcy, czego oczekują, tak, od młodzieży. Poza tym, że kwalifikacje w zawodzie, umiejętności, to jednak jeszcze takiego elastycznego podejścia, tak, w dwie strony to wszystko działa. To jest takie, tutaj jest nasz, ta debata, to generacja Z, czyli ta generacja, nowa, świeża, z takim innym podejściem troszeczkę, tak? Czyli oczekują sumienności, chęci do pracy, zaangażowania, nie porzucania pracy po pierwszych niepowodzeniach, czyli odporności, tak? Na stres. Poza umiejętnościami, poza kwalifikacjami, to takie jeszcze inne cechy, tak? Te wszystkie inne umiejętności. Mają dużo łatwiej, jeżeli chodzi o postawę, wychowanie, o start w rynek pracy, tak? Przede wszystkim bezrobocie jest niższe niż 20-30 lat temu. Dostęp do wiadomości, do informacji, ich wychowanie, ich postawa jest taka pro, tak? Oni pytają, oni się nie boją zadawać pytań, stawiać swoich wymagań. Natomiast co jest tutaj barierą? Barierą jest to, że w zakładach pracy pracodawcy to pokolenie X z nieco innym podejściem do zatrudnienia, do pracy. Dla pokolenia X praca była wartością, całym życiem, tak? Pracowali, żyli, żeby pracować, a młodzież, tak, pracuje, żeby żyć, czyli trochę. I tutaj trzeba się, to są takie trochę ścierające się interesy, ale młodzież no, rzeczywiście musi troszeczkę obniżyć swoje wymagania bardzo wysokie na początek, pracodawcy elastyczniej podejść do tego stylu życia, tak? Do tego, że oni troszkę inaczej rozumieją pracę, rolę pracy w życiu, w swoim życiu. Najgorsze, co może zrobić młody człowiek, to po ukończeniu szkoły nie robić nic, tak? I czekać kilka lat na to, żeby się kiedyś tam obudzić i żyć na koszt trzecich osób, tak? Na czyjś koszt. To nigdy się nie sprawdza.
Właśnie tutaj to nasze spotkanie miało uświadomić, że jakiekolwiek doświadczenie zawodowe, że jakakolwiek praca zawsze uczy. Młodzież jest różna. Mamy praktykantów. Część tej młodzieży jest wspaniała. I chętnie pracują, dorabiają weekendy. Część jest tak trudna, że chyba się pomyliła z zawodem. Jak ich się pyta, to sami mówią, bo nie było innej szkoły. I to jest ciężkie. Ja uważam, że motto powinno być: szukaj pracy takiej, którą kochasz, a nigdy nie będziesz zmęczony. Gastronomia to jest nie tylko kucharz, tu są jeszcze kelnerzy. Kelnerów na rynku w Bełchatowie brakuje bardzo, ale o tym profilu nie ma u nas szkoły, bo jako takiego działu kelnerskiego nie ma. Tu na debacieśmy na ten temat dyskutowali i tu jest wielka potrzeba. Są systemy różne, systemy gastronomiczne, które gdyby kelner miał opanowane, to jego praca byłaby znacznie lżejsza. Kelner musi się jeszcze być odporny psychicznie. Musi umieć rozmawiać z klientem, bo klient też nie jest łatwy. Więc brakuje nam zawodu kelnera najbardziej i to brakuje w całej gastronomii w Bełchatowie. O ile kogoś wyuczymy, wyszkolimy, okazuje się, że nam ktoś go nagle podkupi, ukradnie i znowu trzeba uczyć. No i tak to się toczy. Czyli pracy tak naprawdę nie brakuje. I ja uważam, że pracy nie brakuje, pracy jest dużo. Trzeba chcieć pracować. Trzeba chcieć. Szkołę mamy tu dużą, gastronomiczną, więc gdyby młodzież chciała, część chce, tak jak powiedziałam, ale też brakuje tego zawodu. Także pracy nie brakuje, trzeba mieć chęci. Uczniowie podkreślają, że by dobrze wystartować na rynku pracy, konieczne jest obycie w branży i dobre rozeznanie w realiach pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Miałam wielkie trudności ze znalezieniem praktyk, mimo tego, że przechodziłam we wszystkich salonach w Bełchatowie, jak i nawet poza Bełchatowem. Chociaż dużo osób ma do tego warunki, czy ma odpowiednie uprawnienia, to nie chcą wziąć ze sobą praktykantów, pewnie też z obawy na to, jakie będą miały te osoby nastawienie do pracy, czy będą chciały się angażować. I rozumiem to, bo bardzo wiele osób teraz młodych nie chce się w to bardzo angażować, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli bardziej by zaufały, bardziej w jakiś sposób pomogły i chciały uczyć, to byłoby też osób w tych młodzieży więcej takiej werwy do pracy. Na pewno dowiedziałam się o wiele więcej o tym, na czym to wszystko polega, jak wyglądają zarobki, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Poza tym wiem, na co zwracać uwagę, biorąc potem próby, żeby się zatrudnić. I wydaje mi się, że dużo osób też zostało takich zmobilizowanych do lepszego działania, do jednak bardziej brania pod uwagę tego, żeby przykładać się do zawodu, do nauki. Debatę zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Bełchatów przy współpracy z ZSP nr 2 w Bełchatowie w ramach projektu Pokolenie Z realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii przy wsparciu programu Erasmus+. Punkty pobrań wymazów w kierunku COVID-19 w Łódzkim wydłużają godziny pracy. W Bełchatowie wymaz będzie można zrobić także w weekendy. W punkcie WSRM przy ulicy Czaplinieckiej 153 w godzinach od 8 do 12. W Łódzkim rośnie liczba wymazów pobieranych w punktach pobrań. Ostatniej doby wykonano 6411 testów w całym województwie. 21% dało wynik pozytywny. Od niedzieli będzie dodatkowy punkt pobrań wymazów w Głownie. To punkt m.in. dla mieszkańców powiatu zgierskiego, ale także wydłużają godziny pracy pozostałe punkty pobrań i wznawiają pracę w weekendy. Od najbliższej niedzieli znów w weekendy będą pracowały punkty pobrań Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, m.in. w Bełchatowie, Łasku, Łowiczu, a także w Łodzi przy ulicy Maczka 35 i Wareckiej 2. Zlecenie na test w kierunku COVID-19 może wystawić nasz lekarz pierwszego kontaktu, ale także lekarz nocnej świątecznej opieki zdrowotnej i lekarz, u którego leczymy się prywatnie. Wystarczy, że ma aplikację gabinet.gov.pl. Przypominamy, że na test w kierunku koronawirusa powinniśmy albo przyjechać własnym autem, przyjść pieszo. Ważne, żeby nie poruszać się środkami komunikacji miejskiej, żeby zachowywać dystans, mieć na nosie i ustach odpowiednio założoną maskę.
maseczkę. Od momentu, kiedy pacjent ma zlecony test w kierunku COVID-19, jest podejrzany o zakażenie koronawirusem, przebywa na kwarantannie. Jest z niej zwolniony tylko na czas podróży do punktu pobrań i z powrotem do miejsca pobytu. Wtedy, kiedy test będzie negatywny, jesteśmy zwolnieni automatycznie z kwarantanny. Jeśli test będzie pozytywny, wówczas automatycznie nakładana jest na nas izolacja. Pamiętajmy, że test w kierunku COVID-19, jeśli mamy objawy, które wskazują na zakażenie, możemy także dla siebie i dziecka zleczyć samodzielnie przez internet. Wystarczy wejść na stronę gov.pl/koronawirus i tutaj zapisać się za pomocą specjalnego prostego formularza na bezpłatny test w kierunku COVID-19. Każdy pacjent może wybrać dowolny punkt pobrań. Ważne, żeby do tego punktu pobrań przybyć samodzielnie. Oczywiście dziecko przywozi rodzic i żeby pamiętać o tym, żeby przed pobraniem wymazu przez 2 godziny nie jeść, nie pić, nie rzuć gumy, nie płukać jamy ustnej, nie myć zębów, nie przyjmować leków i nie palić papierosów. Wynik tekstu powinien być widoczny na internetowym koncie pacjenta. Takie wyniki ocenia 20 laboratoriów w naszym województwie. Wynik widzi także lekarz pierwszego kontaktu i on także powinien się skontaktować z pacjentem wtedy, kiedy wynik jest pozytywny i pacjent jest chory na COVID-19. Apelujemy o to, żeby nie unikać testować się, bo tylko w ten sposób możemy ograniczyć liczbę zakażeń w naszym województwie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 17 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 729, natomiast liczba wykonanych testów 71, w tym 17 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 710 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 22.994, natomiast liczba wykonanych testów 3.145, z czego 791 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 12.334 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 8. 23 listopada, czyli w najbliższy wtorek, odbędzie się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej. W sali herbowej bełchatowskiego magistratu zasiądzie 23 radnych, przedstawicieli najstarszych klas podstawówek, a także szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa. Warto przypomnieć, że decyzję o ponownym powołaniu Bełchatowskiej Młodzieżowej Rady Miasta podjęto w maju tego roku. W trakcie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej, które przeprowadzono 4 listopada, mandat uzyskało 23 uczniów, po jednym z każdej podstawówki oraz po 2 ze szkół ponadpodstawowych. 19 listopada rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla 36 nowych ochotników do 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wczesnym rankiem stawili się z kartami powołania przed bramą koszar. Po 16 dniach intensywnych zajęć czeka ich egzamin końcowy, tzw. pętla taktyczna, a zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa, którą terytorialsi złożą 4 grudnia. 27 listopada rozpocznie się szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów. Natomiast ostatni nabór w tym roku dla nowych kandydatów jest zaplanowany na 11 grudnia, a zasadnicza część tego szkolenia odbędzie się w terminie ferii zimowych w województwie łódzkim. Rekrutacja do naszej brygady trwa cały czas. Sytuacje kryzysowe sprawiły, że wzrosło zainteresowanie służbą w szeregach łódzkich terytorialsów. Aby zostać żołnierzem, należy spełnić kilka podstawowych zasad. Trzeba być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaranym. Nie można także pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa 3 lata. Aby dołączyć do 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, należy złożyć wniosek o powołanie w WKU właściwym dla miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. Można również skorzystać z platformy ePUAP. Najbardziej rekomendowany sposób to kontakt z naszym rekruterem, żołnierzem, który udzieli informacji i pomoże przejść procedurę administracyjną. Pod adresem www.rekruterzyterytorialsi.wpmil.pl każdy, kto myśli o wstąpieniu w szeregi terytorialsów, może szybko i łatwo znaleźć bezpośredni kontakt do rekrutera ze swojego regionu. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.